STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji po spotkaniu Wisły Płock z Jagiellonią Białystok. Na konferencji witamy trenera przyjezdnych, Rafała Grzyba. Trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień dobry Państwu. Znaczy komentarz myślę, że do tego spotkania będzie zbędny. Za dużo nie ma co tutaj opowiadać. Jesteśmy bardzo mocno niezadowoleni z tego wyniku, z tego względu, że można powiedzieć, że podarowaliśmy przeciwnikowi dwie bramki. Pierwsza połowa była pod naszą kontrolą, to my dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, to my stwarzaliśmy sytuację. W drugiej połowie troszeczkę rola się zmieniła, to Wisła bardziej napierała. My oczywiście odgrażaliśmy się atakami szybkimi, z których niestety nic nie wynikało. Poza tą jedną bramką Jesusa i Maza, gdzie był minimalny spalony. Ale my jako doświadczona drużyna nie możemy sobie pozwolić na start takich bramek. Tutaj myślę, że błąd młodego bramkarza Xaviera spowodował to, że napędziliśmy drużynę przeciwną, bo gdyby nie ta sytuacja, myślę, że schodzilibyśmy z boiska z trzema punktami, a tak jest ogromny niedosyt i żeby tutaj nie nazywać rzeczy po imieniu, na tym zakończę. Dziękuję serdecznie za komentarz. Trenerze, nie ma pytań, także dziękujemy za tę część konferencji. Za chwilę wracamy. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu Wisły Płock z Jagiellonią Białystok. Tym razem z nami trener nawciarzy Maciej Bartoszek. Dzień dobry Państwu. Trenerze, na wstępie poprosimy o krótki komentarz. Jeżeli chodzi o mecz, to w pierwszej połowie konstruowaliśmy akcję, ale zbyt dużo w budowaniu akcji, w tych wykończeniach, czy przy tym ostatnim podaniu, zbyt dużo nerwowości było i niedokładności. I też na drugą połowę musieliśmy troszeczkę poprawić organizację, bo zbyt za mocno się otwieraliśmy i naraziliśmy się na kontrę ze strony przeciwnika. W drugiej połowie wydawałoby się, że to będzie zdecydowanie lepiej wyglądać i gdzieś tutaj poprawiliśmy organizację, ale naraziliśmy się na stratę bramki po stałym fragmencie dobrze wykonanym przez zespół Jagiellonii. Ale dla mnie najważniejsze jest to, jak zespół dzisiaj się zaprezentował i to, jaki charakter pokazał i to, że do końca, do ostatnich sekund tego spotkania walczyliśmy o odniesienie korzystnego rezultatu i za to, za charakter, za wolę walki, za ambicje chciałem drużynie podziękować. Dziękuję bardzo. Jest kilka pytań, trenerze. Zacznijmy od pytania o Duszana Legatora. Michał Wiśniewski, portal Płock. W meczowej kadrze zabrakło Duszana Legatora. Czy to decyzja trenera, czy może było to podyktowane urazem? Nie, taka była moja decyzja. Dziękuję. Czy jest Pan zadowolony z gry ofensywnej zespołu? Wisła stworzyła kilka niezłych sytuacji. Starczyłoby na więcej niż dwa gole. Tak, no zdecydowanie. To właśnie jest to, o czym mówiliśmy. I tak, i to już w pierwszej połowie kilka bardzo ciekawych akcji. Tak chciałem, tylko mówię, no zbyt jeszcze dużo nerwowości, za dużo niedokładności, ale najważniejsze, że przyszło to przełamanie. Strzeliliśmy dwie bramki, ale tych sytuacji bardzo dużo stworzyliśmy i dzięki temu w dzisiejszym meczu zremisowaliśmy. Jeszcze raz Michał Wiśniewski, portal Płock. Czy rozmawiał Pan indywidualnie z Georgiem Merbaszwilim? No, tak, ale nie tylko z nim. No, starałem się tutaj nie tracić czasu i porozmawiać z jak największą ilością zawodników. Także no to może tak. Dziękuję. Jest jeszcze pytanie, pan Paweł Skorp. Jeden punkt jest dla Wisły teraz na wagę złota. Czy cały plan udało się zrealizować? Jeśli nie, to jakich założeń z tego meczu nie udało się spełnić? Już tak poniekąd trener odpowiedział, ale jeszcze może jeszcze trener. Tak, no przede wszystkim nie ustrzegliśmy się tych błędów, tak? I tu gdzieś te błędy musimy poprawić. Ale tak to no, czy jakiś plan został zrealizowany? Nie, no chcieliśmy w tym meczu i walczyliśmy o zwycięstwo w tym spotkaniu, ale też jest prawda taka, że nie możesz wygrać to z remisu i my dzisiaj tak naprawdę odrabialiśmy wynik i z 2-0 podnieśliśmy się na 2-2, to jest duża sprawa. Cieszę się bardzo i gratuluję chłopakom. Czy jest coś, czym Jagiellonia zaskoczyła Pana w tym meczu?
No, czy zaskoczyła? No, na pewno Jagiellonia w tym meczu bardzo konkretna była przy tych stałych fragmentach i bardzo groźna. Wiedzieliśmy o tym, ale na pewno tu ten jeden stały fragment gry, tak samo w pierwszej połowie dwa stałe fragmenty, które nam tutaj trochę kłopotów sprawiły. A tak myślę, że pozostałe rzeczy to mogliśmy sobie w pewnym mniej lub bardziej, ale byliśmy przygotowani. Zresztą ja przed meczem też mówiłem, że oprócz tego, jak będzie grała Jagiellonia, ważne jest to, jak my będziemy grali w tym spotkaniu, bo bardzo mi zależało na tym, żeby zespół już w tym meczu wyglądał inaczej, i myślę, że tak było. I ostatnie pytanie. Paweł Skorp. Którzy gracze pana zespołu zaskoczyli pana pozytywnie, a którzy nie wykorzystali swojej szansy? Cały zespół zasługuje na pochwałę. Dziękuję serdecznie, nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za udział. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.